To wszystko się zaczęło od tego, że zaczęłam się angażować w marsze w Polsce, czarne marsze, czyli w sumie to chodziło o to, żeby ta ustawa aborcyjna nie była zmieniona. Ja w ogóle wierzę, że aborcja powinna być legalna do trzeciego miesiąca. No i zaczęłam o tym bardzo dużo czytać. I okazało się, że w tych krajach, gdzie aborcja jest legalna, jest tych aborcji bardzo, bardzo mało. A to jest dlatego, że edukacja seksualna jest tam akurat w tych krajach bardzo solidna. No i zaczęłam się przyglądać naszej edukacji seksualnej w Polsce. Już wiedziałam z własnego doświadczenia, że ten seks jest tematem bardzo tabu. Nawet u mnie w domu się nigdy o seksie nie rozmawiało, a mam bardzo otwartych rodziców. W szkole tak samo nie miałam edukacji seksualnej. No i zobaczyłam, że w szkole faktycznie jest przedmiot, który ma być edukacją seksualną, a nie jest. Dlatego, że to jest to książka, która ma 180 stron. Słowo seks pojawia się dwa razy w negatywnym kontekście. Tam jest też napisane, że jeżeli jest się gejem, to trzeba się leczyć. Masturbacja jest po prostu najgorszym grzechem. Nie ma w ogóle wzmianki o STIs. Nie ma. Najlepszą metodą antykoncepcji jest kalendarzyk, a kalendarzyk nawet nie jest metodą antykoncepcji. Więc zrozumiałam bardzo szybko, że ta młodzież po prostu nie ma jak się dowiedzieć o seksie, nie ma jak się nawet dowiedzieć o takich bardzo podstawowych rzeczach, jak jakieś takie zmiany, które zachodzą w naszym ciele podczas dorastania. Bo podczas tej pierwszej kampanii, jeszcze wspomnę, dostałam mnóstwo listów. I to była taka odpowiedź osób w Polsce, bardzo dużo też młodzieży, która mówiła, słuchaj, potrzebne nam to jest. Jest dużo więcej młodzieży zarażonych HIV-em w Polsce, ogólnie osób zarażonych HIV-em w Polsce, niż w Berlinie czy w Londynie, gdzie to są niby kraje takie wolne i pełne, nie wiem, jakiejś takiej, wszyscy niby uprawiają taki wolny seks. No to jest związane z tym, że jest lepsza edukacja seksualna, że tam wiedzą, że należy zakładać prezerwatywę, jak uprawiamy seks. Jest to jedyna forma zabezpieczenia, która właśnie może nas zabezpieczyć przed infekcjami. Również jest PrEP i PEP, o których w Polsce w ogóle nikt nie wie. Więc ta edukacja jest niezmiernie. Wszyscy w ogóle mówimy o tym, jak ważna jest edukacja, a nikt nie mówi o tym, jak ważna jest edukacja seksualna, a to dotyczy każdego z nas.